Witajcie drodzy kochani, ja chciałem wam powiedzieć kilka słów na temat myślokształtów i siły myślokształtów, a więc każda osoba ma w sobie jakieś myślokształty, myśli o pewnych rzeczach, o pewnych zdarzeniach, o pewnych sytuacjach i to są pewne rzeczywistości, które już istnieją w nas i my sobie wyobrażamy pewne różne rzeczywistości. Możemy sobie myśleć, ktoś mnie nie lubi, jestem gruba, jestem chudy, jestem brzydki, jestem brzydka, stanie mi się to, stanie mi się tamto, mam długi, nie mam pieniędzy, chciałbym pojechać do Indii, chciałbym pojechać do Ameryki. No to są po prostu, drodzy kochani, nasze myślokształty, różne rzeczywistości, które są w nas. No i teraz w zależności od energii, którą wrzucamy w dany myślokształt, to się będzie nam realizować lub w zależności, jeżeli nie jest to bardzo silny myślokształt, on się nie będzie realizował. Więc jeżeli macie jakieś pozytywne pragnienia, jakieś pozytywne myślokształty na temat pomagania, na temat zrobienia czegoś fajnego, zrobienia jakiegoś centrum jogi, zrobienia jakiegoś centrum bioenergoterapii, żeby pomagać ludziom, żeby po prostu robić masaże, to w zależności od tego, jaką siłę, z jaką siłą, z jakim pragnieniem, tak naprawdę to zależy od siły, jaką wrzucamy w ten myślokształt, bo jeżeli myślokształt nie będzie miał wystarczającą ilość siły, energii, po prostu on się nie będzie realizował w rzeczywistości. Musi być odpowiednia energia, zadziałać odpowiednia energia, która jest wrzucona w ten myślokształt. Wówczas ten myślokształt, on się będzie nam realizował w rzeczywistości. Ta projekcja tego myślokształtu, ona się będzie po prostu realizowała w naszej rzeczywistości aktualnej. Dlatego musimy też starać się nie tworzyć negatywnych myślokształtów, że będzie po prostu się coś działo negatywnego na świecie, że po prostu, że nasza rodzina jest zła, że ojciec jest taki, że matka jest taka, że mamy naszą ciotkę, która jest taka. No, nawet gdyby oni byli tacy negatywni, no to po prostu my musimy tworzyć więcej pozytywne myślokształty i dać im po prostu jakby tą białą energię, która spowoduje, że te osoby z negatywnych osób zmienią się na lepsze. I dzięki myślokształtom można zarówno zaszkodzić danej osobie, jeżeli dana osoba wysyła myślokształty w stosunku do drugiej osoby, które są pełne nienawiści, pełne jakby zazdrości, możemy tej osobie naprawdę zrobić coś złego tymi myślokształtami. To nie potrzeba być blisko tej osoby, możemy być nawet daleko, ale jeżeli myślimy źle o tej osobie, no po prostu uderzamy bezpośrednio w tą osobę, w jej głowę, w jej ciało. Ponieważ ciało jest jak gąbka i wszystkie wibracje, które są w eterze, jakby nasze ciało odbiera, prawda? Wszystkie długości fal, które wszystko, co się wysyła danej osobie, dochodzi. To jest tak jak poczta. Wysyłamy jakiś myślokształt do danej osobie i ten myślokształt po prostu dochodzi i uderza w tą osobę. Tak, że uprzedzam was, że właśnie trzeba kontrolować umysł i nie wysyłać nikomu złych myślokształtów, a raczej starać się być pozytywnym, osobą pełną miłości. Jeżeli ktoś naprawdę nas nienawidzi, ktoś chce nam zaszkodzić, to wysyłajmy tej osobie po prostu miłość i oblejmy ją tymi myślokształtami tej miłości. Wówczas te złe myślokształty, które są wysyłane do nas, nie będą miały takiej siły i nie po prostu nam specjalnie nie zrobią. Dlatego jest bardzo istotnym, żeby myśleć z miłością o każdej osobie, o każdej istocie, nawet gdyby to byli nasi nieprzyjaciele. Dzięki temu możemy po prostu się ochronić przed negatywnymi myślokształtami. Jeszcze raz powtórzę, że każdy myślokształt może się zrealizować w materii, tylko wtedy, jeżeli on będzie odpowiednio odżywiony naszą energią. Czyli po prostu jak myślimy o tym cały czas, jakby energia idzie za uwagą, więc musimy po prostu myśleć o tym, co ma się stać pozytywnego w naszym życiu, że po prostu musi się coś zmienić na lepsze, musi dojść do jakiejś pięknej przemiany. To wówczas, jeżeli myślimy w takim stylu, to wszystko powoli, powoli będzie jedno po drugim następować. Ja jeszcze bym dodał, iż pod naszym YouTube znajdzie się link do naszych aukcji, naszej firmy Energy Aron, gdzie możecie zakupić odpromienniki mineralne, są te podkładki na wodę, jak również odpromienniki na dom, osobiste, do kieszeni. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.